Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, tak. Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Wreszcie. I tak, w poprzednim epizodzie właśnie tutaj dotarliśmy, zdobyliśmy pierwszy poziom błogosławieństwa. Ja oczywiście byłem idiotą, nie przeczytałem opisu. A tutaj po prostu w świecie za każdy poziom błogosławieństwa, który sobie aktywujemy, otrzymujemy trochę mniej obrażeń i zadajemy trochę więcej, więc tak. DLC widzę, że jest przystosowany do tych, którzy przychodzą czy na wczesnym etapie, jak i do tych na późniejszym. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mam jakieś większe plany na dzisiaj, poza tym, żeby dalej sobie eksplorował. I na razie chciałbym się skupić na tym spokojnym miejscu, na tym wszystkim. Ja chcę po prostu może aż tak bardzo jeszcze wychodzić. Na przykład, swoją drogą warto byłoby też zobaczyć takie miejsca tutaj, może ten las czy coś, nie wiem. Tu są różne budowle, które mógłbym pozaznaczać. O, tutaj też coś jest. A więc tak, po prostu pozaznaczałem, co się da i dzisiaj sobie pojeździmy po tym wszystkim. Może znajdziemy jakieś fajne rzeczy, może nie. Oj! Piesy. Co innego niż piesy. Zaraz mi rozszarpią. Jak inaczej? Przecież nic innego nie mogę tutaj mnie prawie ubić niż... O, nawet ubiło. Bardziej niż piesy. Okej, 420 tysięcy zamoga przepada, niż oficjalnie. I nie, żebym miał nadzieję wcześniej, że odzyskam, bo nie umiem, naprawdę, próbowałem trochę, ale no. Zobaczcie, to trzaskanie, stukanie i tak dalej, ale... Muszę napić wody, bo... I tak, jeśli chodzi o runy i inne takie rzeczy, naprawdę się tym na razie nie będę przejmował. Po prostu chcę eksplorować, zwiedzać, odkrywać. A runy... Runy też się zdobędzie kiedy indziej. Naprawdę nie przejmujcie się na razie niczym tutaj z tego. Właśnie sobie mówię kiedy indziej, a prawie do nich znowu polazłem. Niech sobie tam leżą. Tak, mam tu kolejne miejsce łaski, chyba jakby wioska? No inaczej tego nazwać nie umiem. No nie mógł, gdybyśmy znaleźć w niej jakieś kolejne błogosławieństwa, czy coś. Co zrobimy? Patrzmy na kolejny poziom? 29 tysięcy. Chwila, jakiś nowy opis jest? Tak. Tak. Błogosławieństwo ostro drzewa i tych prochów czcigodnego ducha są jakieś tutaj. Och, co za ból, odstęp do głów. Ach, pomóż mi, muszę zapytać, wciąż jestem człowiekiem. Czy to dlatego tak bardzo cierpię? Nie wygląda to najfajniej. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Giń. Czymkolwiek jesteś, giń. Czymkolwiek jesteście, gińcie, proszę. Nie chcę umierać od was. Próba koludzie. Dobra. I... O. Było spokojniej niż myślałem. Ale jak mówię, jeśli chodzi o tego dodatka, to ja mogę tutaj podejrzewać najgorsze z najgorszych. A może się okazać, że jest naprawdę w porządku. Więc tak. O, tu mamy, oto mam górskiej kości. O, taka ekstremalna rzecz, ale jak trzeba, to trzeba. I tak, tutaj co jest? Zniszczony run? Jest jakieś jeszcze coś nowego? Nie mogę tutaj runów plus jeden po prostu? Więc jest podobne do runów plus jeden, tylko że Dejma to zmieni nazwę, po prostu jako, że to jest inna lokacja, inny świat. Chociaż świat nie, raczej to jest przesada, ale inna kraina, zniszczony run 500. Mhm. Okej. Okay. Trochę tego dużo. Więc pora zrobić testy. Jak działa na co na przykład czarny ogień? Okej. Okay. Zadał więcej niż Mogowi, więc ciekawa sprawa. Oznacza to, że są bardziej podatne na pewno na ogień od Moga. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie. Zobaczymy, czemu to w dwóch rękach. Nie ma znaczenia, czy to jest jednoręczny, czy dwuręczny. Przecież i tak ma skalowanie czysto od zręczności. Bez różnicy. Po prostu i tak warto to. Będę to trzymał jak chcę, nawet dla upodobania i... Prochy czcigodnego ducha. Okej, okay, tutaj od razu przeczytam, co to robi, jak to działa, bo żeby nie było. Prochy przodków nasycone silną duchowością. Można je pozyskać ze szczątków rogatych przybyszy i innych przedmiotów.
które są rytualnymi ozdobami miast i wiosek w Klestwie Cienia. Używaj ich w miejscach, żeby wzmocnić swoje błogosławieństwo prochów. Błogosławieństwo to wspomaga zdawane i negowanie braci przetrzymane duchy i widmowego wierzchowca, ale nie działa poza Klestwem Cieni. Okej. Okay. Czyli tak samo jak dla nas, kto jest dla duchów. Podobnie mnie się. Zaraz będziemy musieli to nałożyć w takim wypadku. No to jak ktoś powie... Nubek, nie nakładaj! Prawdziwi mistrzowie i prawdziwi mężczyźni grają bez tego. A ja powiem, bardzo mi się to wszystko jedno, ja bym to sobie dodawał dla przyjemności grania z gry. I tak. Zobaczmy. Naprawdę zobaczmy, co tu będzie, bo od tych czasów, kiedy to odblokowałem tu dostęp, a miało to miejsce chyba z godzinkę czy dwie temu, po prostu stwierdziłem, że sobie przerwę zrobię, żeby trochę ochłonąć po tych emocjach, jak mi było pokonanie moga. Nie podoba mi się to. Ej! Nie podoba mi się to, to było wredne. Okej. Okay. To było wredne. Ale skoro już wiem, jak to jest, to tym razem użyjmy tych prochów i wezwę swoją towarzyszkę, która jest na plus 5. Oryginalnie miała mi pokonać moga, ale nie wyszło, więc ulepszamy duchy. Tak. Nie przejmując się niczym. I gdzie ona jest? O, tutaj. Co prawda pozostałe duchy też będę niedługo chciał poulepszać trochę, bo uważam, że... Proszę bardzo, czy ja nie mam... Wystarczy. Naprawdę? Ech. Naprawdę, gro? Nie przemyślałem tego, muszę przyznać. Ale dobra. Nawet jeśli tylko na chwilę tu biorę ten cały tutaj, ten, no jak to się nazywa, tą pieczęć, przyzwę ją i będziemy chodzić z tą pieczęcią, nawet jeśli nie chcę. Ale bawię się, że jest ona potrzebna, żeby móc cokolwiek tutaj działać. Zobaczymy, jak ona sobie ogólnie to poradzi, jak będzie bardzo ginąć. Może nie będziesz tak tragedii. Po prostu przed się próbujmy to przezwyciężyć wiadów. Chyba się to może udać. No. I nadal nie wiem, czym trzymam w dwóch rękach, ale jakoś tak... No to, że mówcy się niczym nie różni, to bardziej to mi epicko wygląda, jak mam tak właśnie tą włócznię w dwóch łapach. Więc pewnie tak będę z nią łaził, mimo tego, że nie ma to najmniejszego sensu. I zobaczmy. Zobaczmy, co tu się kryje, bo... Aż... Powiedzieć, że po prostu mi to ekscytuje, to mało powiedzieć. Po prostu nie wytrzymuję już tego, że... Wcześniej nie znalazłem żadnych super niesamowitych rzeczy. Nie! No... Już nie lubię tych mówówko ludziów. Ja już ich nie lubię. Mówię wam to. Drugi raz ten dziad mnie złapał i od razu zagryzł na śmierć. A tak, graba takie zazwyczaj są takie wredne. Jakbym to drugi raz zrobił, to tym razem nie będę ich bił. No to nie. Pojadę tam na moim koniu Rafale. I tak wiesz, że na imię jest Struga, a i tak koń Rafał, dla mnie każdy koń to Rafał. I najlepsze jest to, że nie oglądałem konia Rafała na YouTubie. Nie lubię go. Nie polecam go oglądać. A sam nazywanie tak koni nie wiem nawet skąd mi się wzięło, ale skąd mi się to wzięło, to już tak zostało. I dobra, wy tam zostańcie, bo nie chcę się z wami tłuc. A tutaj co mamy? Zmian przypadłości. Cokolwiek to jest... No! Jak? Nie, ja do rund nie wracam, nie. Ja nie chcę mieć z wami już nic do czynienia. Zostawiam was tu w spokoju, cieszcie się moimi runami. Ja ich nie potrzebuję. Tak? To jest trochę już rage. Ale ci mrówko ludzie naprawdę są okropni. Inaczej ich nie mógł nazwać. Ale bez znaczenia teraz talizman przypadłości wykrzesza odporność na ostatnią przypadłość? A? Ciekawi. Ciekawe. Dziwna, straszna rzecz, ale dobra, nie będzie. I tę wioskę zwiedziłem, jak mówię, miast na razie nie chcę. No chyba, że tutaj to takie ruiny bardziej niż miasto, ale okej. Okay. I w sumie, a tutaj coś jeszcze jest. No to pójdziemy tam od razu. Czemu nie? Bo wiecie, lubię zwiedzać. Chcę zwiedzać. Potrzebuję zwiedzać.
Zwiedzanie jest... To może głupio zabrzmieć, ale zwiedzanie to jest po prostu... To, co napędza moje istnienie. I okej, okay, jak tu jeszcze jesteśmy, to przy okazji zobaczmy, co się skrywa... Też w lasku, bo... Lasy często będą skrywać dużo fajnych znajdźków. Jest też łatwiej to ukryć. Właśnie, przy okazji, czy tutaj coś można z tym robić? Nie, nie można, okej. Okay. Czy to tylko zdoby takie prawdziwe? Ej. Ale gdzieś tu muszą być jakieś znajdźki, to nie może być tak, że ich nie będzie. Co to jest? Żywica z sęku. Super, siostra mi smara. Mam nadzieję, że nie wychwycił tego mój mikrofon. Jeśli tak, to wybaczcie, wiem, że to ohydne odgłosy, ale no... Nie nie poradzę, siostra lubi tak mi po prostu przeszkadzać. I czy cokolwiek tutaj ciekawego jest? Chyba nie. Pierwszy raz od... Dawno widzę pusty... Ten. Pusty las. Ja widzę tu też jakiegoś właśnie tego... Jakby... Jakiegoś... Jakichś bandytów? Czy co tutaj leżą? Ciekawe, że nie atakują. No dobra, skoro nie atakują, to ich zostawia. Nie będę ich prowokował, bo po co? Na razie, przecież... Mógłbym zrobić tak, jak zrobiłem z tymi tamtymi, nie wiem, jak je nazwać, ale mógłbym, żeby zobaczyć sobie. Ale mi się nie chce. Tutaj nie ma litości, nie. Dla nieumarłych psów z Dark Souls i Elden Ringa nie ma litości najmniejszej. Okej. Okay. Kościół pocieszenia. Nie, jak mnie to nie pociesza, że jestem w kościele pocieszenia. Bo oczywiście musiał tu być rycerz. Czyli ci z wielkimi tarczami. Który jeszcze ma jakieś super moce. No nieźle. Zobaczmy, czy to chociaż nie dobrze zadziała. Pewnie nie, ale warto i tak spróbować. Ale okej, przynajmniej plecu dziaby łatwo mu się robi, więc... Tyle dobrego. Uff. Inaczej tego niż uff nie umiem określić. Ale dobra, teraz dzięki temu będę... Nie, nie mogę zrobić mi po co staba dzięki temu? Okej. Okay. Jeszcze bym musiał. Ale po prostu chciałem, bo wiecie... Fajnie się plecy stabuje wrogów. Fajnie było też, gdybym nie umarł. Powiedziałem to umierając. Ej, za dużo ekscytacji, za mało spokojnego myślenia. Ale nie ma co się dziwić. Tyle, ile się męczyłem z tym głupim mogiem, żeby tutaj wleźć, to... Mogę nawet nie myśleć teraz racjonalnie, nie mówić z sensem. Robić głupoty. A mimo tego będę zadowolony z tego wszystkiego i mam nadzieję, że wy też będziecie chociaż trochę zadowoleni z tego, co tutaj próbuję osiągnąć. Jeśli nie, możecie zostawić komentarz krytyczny. Naśmiewający się z tego, jak jestem jełop i w ogóle. Ja zawsze czekam na takie krytyki. Bo, co jest prawdą, dostaję czasami jakieś komentarze, nie ma ich dużo. Nie muszę się dziwić, jestem bądź co bądź jełopem, który równie dobrze mógłby w sumie to nie istnieć. To ja tak naprawdę tam prezentuję. Nic, ale to mniej, tak nie będę się użalał nad tym, jak mój kanał jest do niczego. No to nie tędy droga. Bardziej chodzi o to, że jak dostaję komentarze, często są jakieś takie... Albo komentarze typowe typu czekam na więcej, fajny film. Albo są to naprawdę ciekawe obserwacje różnych rzeczy, które robię na odcinkach, bądź jakieś tam porady, sugestie, czy personalne opinie na temat jakiejś strategii, które robię. Ale nigdy, co mnie smuci, może to zrobić naprawdę dziwnie, nigdy nie dostaję krytyki żadnej. Nikt mi nie powie, słuchaj, nie podoba mi się to, 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 albo moim zdaniem mógłbyś coś poprawić, tym podobne. Nigdy. Wiecie, niektórych to będzie cieszyć, że nikt nie krytykuje, czy coś, ale ja jako, że dążę tutaj do samorozwoju i doskonalenia mojego kanału, mojego sposobu komentowania i innych takich pierdół, z chęcią bym przyjął jakąś tam konstruktywną krytykę. Mówię tu o tym, jesteś idiotą, unsub, czy powiedzmy, proponuję ci na zrobienie triku połączenia swojej głowy ze sznurkiem i sufitem.
to nikąd nie prowadzi. O, wielki moc czarnej stali, fajnie. Ale jeśli by się znalazł, to jakaś porządna, konstruktywna krytyka, to byłbym po prostu bardzo zadowolony. Co jeszcze, co dostaliśmy? Kamień Kowalski 7? Wiecie co? Chyba będziemy mogli fajnie sobie polepszyć bronię tutaj po niektórych wrogach. I co to ma? 25 siły, 11 zręczności, wiara, siła, inteligencja. Czarny rycerze służących Mesmerowi Palownikowi. Wielki moc szczęścia ze złotymi zdobieniami. Może sobie nawet się pobawimy tym młotem. Ale nawet jeśli to, to nie teraz. I jeszcze więcej tych dziadów, którzy tutaj leżą i co nie robią. Ciekawe. I odłamy kostę drzewa. Tak. Tego mi było trzeba. Drugi poziom błogosławieństwa może zdobędziemy. No chyba, że to trzeba dwóch odłamków już to. Wtedy trochę gorzej, ale ja się tutaj i tak nie przejmował. Ale jeśli dwóch, to pewnie za jakiś czas znajdę. Cienkie kości bestii, czyli nic. Zniszczony run. Czyli 500 runów, jeśli będę ich pilnie potrzebował. A tutaj co mamy? Kolejnego podpalonego psa. Znowu ci, tacy. Pytanie tylko, czy będą coś w końcu robić, bo... Na razie nawet nie wiem, kto to. Po co oni tutaj są. Ale ten się wydaje być gotowy do wezwania alarmu, tak? Więc... Trzeba go dziabnąć, zanim on dziabnie nas. Dużo runów z nich się nie dostaje. Ponownie. Nie ogarniam totalnie, o co z nimi chodzi. Czemu oni tak wszędzie są i nic nie robią? Ognisty pęk. Od razu poszukam, co to jest ten ognisty pęk. Warto wiedzieć, bo albo to może być jakiś fajny materiał nowy do kraftowania, albo jakiś przedmiot. Okej, to są jakieś przedmioty. Ogniste urządzenie używane przez żołnierzy Mesmera. Płonący drwa związane w pęk. W tym strzeżeniu zużywa punkty spokojnie kupienia w miejscu, w którym spadnie, przywodzi trzy małe ogniste węże, więcej się węże przy atakiem przeciwników. Okej, okay, jakieś takie akcesorium. Ciekawe. Dobra, to tyle? Tutaj? Okej, okay, jak jesteśmy coś w wojownicy Mesmera Palownika, to... Może zróbmy plec stawy i też ubijmy, kto wie, może dostaniemy jakąś fajną siekierkę od nich. A wiecie, każda nowa rzecz jest teraz dla mnie tak świetna, że ja chcę ją zobaczyć i chcę ją dostać do kieszeni. Tym podobne. Nawet jak dostanę takich rzeczy, to kto wie, może będzie... Chciałem powiedzieć, może będzie tu jakaś nowa broń. Znaczy, nie broń, tylko ten kamyk chemiczny. Znaczy, jaki chemiczny, Kowalski. Czemu mój mózg nie mózguje? Ktoś mi to wytłumaczy, proszę? Czy moja ekscytacja jest aż tak wysoka, że po prostu mózg mi nie mózguje? U, widzę, że się świeci na żółto. A się świeci na żółto, aka złoto. Często jest to zwiastun czegoś potężnego. Zgon. Oczywiście, że zgon. Ale spokojnie. Ja się tym nie przejmuję. Wy też nie powinniście. Jest dobrze. Chodzimy po dylycy. Zbieramy śmieci. Niczego więcej naprawdę bym nie mógł chcieć w tym momencie, jeśli chodzi o Elden Ringi. Właśnie chodzi o inne sprawy, to tam jest trochę więcej ciekawszych. O którym bym prosić. Jak mówię, o Elden Ringi to mam wszystko, czego pragnęłem od ostatniej chwili. I tak. Jedno, co tylko mogłoby mi teraz poprawić jeszcze bardziej ich humor, chyba to odkryć jakieś super rzeczy, która potem okaże się, nie wiem, jakieś tam czymś, co zmieni cały mój sposób postrzegania Elden Ringa. Co my tu mamy? Błogosławieństwo Mariki? Nie wiem, czym to jest, ale wydaje się być to czymś mega istotnym, skoro to świeciło się na złoto. Dobra. Cichaj, dziadzie. Hej, dziadzie od Mesmera. Kimkolwiek jest ten Mesmer Palownik. Czy jakkolwiek. Gin. Kamień Kowalski 3. No to już nie była aż taka przepiękna znajdźka jak przed chwilą, ale... Kim ja jestem, żeby nie przyjąć. I przy okazji twoich kolegów też tutaj możemy podźgać. Zanim zobaczymy, czym jest to błogosławieństwo Mariki. Ale jak mówię, czymkolwiek by ono było, nie było... Tak, jestem z niego zadowolony. I dobra, jak mamy na zegarze? Jest to 19 minut, okej, co mamy? Na golniki żołnierza Mesmera. Okej, mogę od razu je zobaczyć. Gorsze? Od wszystkiego, co mam? Co ciekawe i lżejsze. A teraz, jak jeszcze mamy za sobą, to szukajmy, czym jest błogosławieństwo Mariki. Całkowicie leczy... i...
Dokładnie przeżyć i leczył wszystkie przypadłości. Marika zrobiła go dla Mesmera, nigdy nie przyrządziła drugiego. Wiecie, co to oznacza? Jeśli to, co tu napisali, jest prawdą, oznacza to mniej więcej tyle, że... dostaliśmy eliksir, który będę musiał wiecznie trzymać w kieszeni. Jeśli to jest taki skarb, jak tutaj to opisują, to ja nigdy tego nie zeżrę. Nigdy w życiu, nie. A co, jeśli przyda się później? Że tak to określę typowym... jakby problemem graczy, czy typowym przypadłością, na który czerpi 99% graczy grających w gry z elementami RPG i zarządzania ekwipunkiem. O co mam tu wyrzucać albo sprzedać, jak to będzie przydać się później? I w ten sposób potem, pod koniec gry, mamy kilkaset, może nawet mikstur leczących minimalne punkty życia, które są dla nas już useless, bo oczywiście teraz to leczy mniej niż przeciwnik zadaje jednym ciosem. Ale nie można było tego użyć wcześniej. Żeby nie było, jak mówię, znam ten ból, sam się też z tym borykam niejednokrotnie. Ale no, na razie nie ma co i tak się krytykować wyjątkowo za takie działanie czy cokolwiek, bo... jak mówię, nie podoba mi się ten wrzask. Ale tak, wracając, no każdy z nas to chociaż kiedyś raz zrobił. To naprawdę, no nie ma co się tutaj teraz kłócić. To jest dobre, złe, że ten to zrobił, ten nie, haha, a ty jesteś gorszy, bo to robisz. Naprawdę, bądźmy ze sobą szczerzy. Każdy to robi. Mieliśmy w większym stopniu. Zobaczmy, co my tutaj w ogóle dalej mamy, bo... jak mówię, musimy zwiedzać dokładnie każde miejsce, każdy lasek, każdy zakmarek. Podnieść każdą pierdołę, bo... no... gdybym tego nie robił, to nie byłbym sobą. Zatem idzie muszę, po prostu muszę. Muszę, bo się uduszę, jak mówili takie... dosyć dla niektórych kręgów ofensywne stwierdzenie, a dla innych memiczne. Dla tych, którzy nie znają historii tego, to... jakiś sobie wróg zrobiłem od... kolejno złamy kosty drzewa? Wow, szybko mi idzie coś kolekcjonowanie ich. No ale dobra, żeby nie było dla tych, którzy... ogólnie nie znają historii tego, muszę się uduszę i tak dalej. Dlaczego to nawiązuje? Dobrze dla was, przynajmniej mniej... mroku z tego świata znacie. Mniej zła was dotknęło. Mniej smutnych informacji. Ale z drugiej strony to mam też takie wow. Nie wiem, jak bardzo trzeba było się starać, żeby... no, żeby o tym w ogóle nie usłyszeć. Tak czy inaczej... no. Dla mnie to starczy tematu. I teraz... następny punkt jest tutaj, dosyć blisko. Zobaczmy, co to będzie. Zakrzywione ostrze. Jakieś tutaj inne dziady. Okej. Okej. Cokolwiek one są, widzę, że plują ogniem, więc... no, skoro plują ogniem, to pewnie są złe, niedobre. Więc robimy rzeź. I tak. Zakrzywione ostrze, nie wiem, czemu wyglądam jak zwykły bułat, więc... może nie jest to nic nadzwyczajnego, ale przynajmniej znaleźliśmy w końcu coś. Jeśli to jest też błąd, to prawdopodobnie będę w stanie jakieś udźwignąć. Dobra, starczy gadania, gdzie to jest? Tutaj jest błąd. Zakrzywione ostrze, zakrzywione ostrze. Trochę dziwne. Cięcie, pchnięcie, martwy punkt, siła ataku. Nie najlepsza. Co to jest? Ja trzymam ten miecz do tyłu? Jezu, ale to super! Siostry, zobacz sobie. Jest to takie płynne animacje. Jeszcze mogę dwoma naraz. Powiedzcie mi proszę, że... że to jest normalne, że się tak zachwycam takim pierdołami. I co? Chciałem sprawdzić tylko jedną rzecz. Czy mogę to trzymać w drugiej ręce i tym się atakować? Ale mogę. A. Okej. Okay. Wiecie, dlaczego chciałem sprawdzić? Dla mnie taki koncept jest świetny. Grać po prostu magiem, który ma ostrze w drugiej ręce, w górujący kostur. I tak fajnie sobie radzić z tym wszystkim. Ale dobra. Tym ostrzem pobawimy się... później, bo tak, będę chciał je trochę sprawdzać i tym podobne.
Przez później mam na myśli dosłownie moment, jak wrócę sobie do twierdzy okrągłego stołu, czy jak się to miejsce nazywało? O, tutaj też coś jest. A, tędy nie wyjdziemy. Szkoda. Ulepszę na plus 12 i wtedy będziemy mogli się bawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, przez bawić, mam na myśli dosłownie zobaczyć, jak to działa. O, nagrywaka wolnia 3. I naprawdę, im dłużej tu chodzę, im widzę takie podstawowe materiały leżące w różnych tu miejscach. Bardziej uważam, że chyba to, że musieliśmy mogę pokonać w tym miejscu, jest zresztą tylko i wyłącznie fabularną. To miejsce naprawdę jest przystępne dla graczy. Nie ma tu jakichś wielkich, tragicznych wyzwań, z tym sobie nie poradzimy ani nic. Naprawdę fajnie. Ale dobra, dobra, dobra. Teraz gdzie w sumie? Właśnie, to jest dobre pytanie, gdzie teraz? Bo chyba wszystkie miejsca takie ważniejsze odwiedziłem. Nie wiem, zobaczmy, czy tutaj będzie się kręciło, czy tutaj będzie po prostu i tym podobne. Jeśli kogoś to zastanawia, czemu tutaj wziąłem sobie teleporta w to miejsce, to główny powód jest taki, że mam przecież też jeszcze te błogosławieństwo Królestwa Cierni do aktywowania. Okej, czyli potrzeba dwóch odłamków teraz. Co oznacza, że mieliśmy teraz chyba tylko dwa, a tu wymaga jeszcze jednego. Tak, i proszę, tu macie piękne opisy. Dobra. Stąd jest dwa poziomy błogosławieństwa. Jakkolwiek mi to pomoże. Ni cholery nie mam pojęcia. Ale mimo wszystko chcę zobaczyć, chcę zwiedzać, chcę liczyć na to, że tak, że to pomoże. Zatem tu mamy... A pleśń. Fajnie, nie ma tak trzymać pleśni w kieszeni. Powiem, to po prostu moment postaci gracza. A dobra. Pochodnia, czy to jest potrzebne? Chyba nie. Czy jakiś przeciwnik? Niestety jest. I to jeszcze to coś, czego nie chcę widzieć na oczy, bo to są zbyt wredne dziady. A czego tu broni? Przepisy na Switch 10. Okej, czyli będzie dużo nowych receptów. Co tu mamy? Duży garnek roju. Ciekawy koncept, że tak to powiem, ale nie chcę mieć nic do czynienia z tymi muchami. Nawet jeśli to ma oznaczać, że nie chcę mieć garnków, które będą wykorzystywały z nich materiały. Po prostu zbyt wredne się wydawały. Co tu jeszcze przy okazji jest? W Bajorku może zobaczymy, tutaj przy okazji, w takich miejscach. I chyba jest jakiś smog. Jeśli mam rację, to powiedzmy, że odpuszczę sobie na razie odwiedziny u niego. Tak. Nie mam wielkiej ochoty na walkę ze smokiem. Tu mamy znowu jakiegoś trupka, który co ma w sobie? Procent cmentarnego ptaka. Z tych berbów można zbroję zbierać, warto wiedzieć. Ja żebym miał zamiar na razie z nimi walczyć specjalnie dla zbroi. A przez nie, żebym miał teraz zamiar oznaczać, co. Najprościej mówiąc, będę to robił, ale nie na odcinku. Szkoda mi po prostu czasu antenowego. I dobra. Co my mamy w tej krocie? Poza tym, że to są drzwi, które nam jakby lada moment miał się zatrzasnąć i nas uwięzić. Loch Belurat. Dobrze. Dobrze. Jest dobrze oświetlony, co... Chyba mogę iść bez tego wszystkiego i... Wow. Widoki naprawdę niesamowite, nie będę zaprzeczał. Podoba mi się czy ta taka tajemnicza, niebieskawa aura. Zamrożona larwa. Okej, czy tu będzie coś z mrozem związanego? Nie wiem, czy mnie się to podobie się, czy nie. Ciężko mi to określić. I się zapadliśmy. Całe szczęście nadal nie ma tu jakichś groźnych wrogów, a jedynie te jakby cieniste wieśniaki, których umiem pokonywać w miarę szybko. To bardzo dobrze. O, drzwi kolejne. Reprezentują sobie coś, czymś... Znaczy, w sobie coś niezwykłego. Jak na razie nie. Ale bardzo szybko możecie coś zmienić, więc... Będziemy tutaj... Jakby... Ostrożni, miejmy wyostrzone zmysły. I tym podobne, i tak dalej, i tak dalej.
Idziemy w głąb tego całego lochu, który jest bardziej grotą niż lochem. Tylko grotą taką z rozmachem. Nie wiem, czy Elden Ring kiedyś miał takie aż rozmachowe groty wcześniej. Pewnie nie, bo w końcu czymś trzeba sprzedać ludziom DLC-ka. Jeszcze większymi widokami, jeszcze lepszymi rzeczami i tak dalej. Pytanie, czy iść tutaj, czy dalej? Pójdźmy na razie dalej, kto wie, może tutaj znajdę jakieś coś, co mi przypominało, to będzie coś cennego. Nie, po prostu zamrożone larwy. Tylko zobacz, jak dużo już mam tego. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy 4000 jest za takiego dziada? Nie, 700 jest. Okej, bo szybko, że są 4000 za takiego byle wypiertka. Chyba, że to był ten taki jakiś z rozłożonymi oczami, albo jakimś jeszcze, nie wiem, krwawymi oczami, mrocznymi oczami, czy czymkolwiek innym, co powoduje, że dostaje się jeszcze więcej. Ale na szczęście jest to mniej więcej sprawiedliwa ilość za takiego dziada. Chociaż osobiście bym powiedział, że można nawet dawać mniej, bo to są naprawdę słabi przeciwnicy. No tak. Bądź co bądź, jestem zdania, że gry nie powinny rozpieszczać w takich kwestiach. I oczywiście, ktoś powie, że ale lepiej, żeby było, bo w końcu gracz ma mieć satysfakcję. Ja lubię jednak wyzwanie, kiedy gra nawet nie przesada z tym wszystkim. Ale też nie narzekam, jak daje fajne rzeczy. O, proszę, tylko nie swój! Wszystko tylko nie on! Obiecuję, że już nigdy tego nie zrobię! Przysięgam! Stanę się chodzącą świętością! Proszę, musisz mi wybaczyć. Wybacz mi, proszę! Ciekawe, co ten duch zrobił, bo po tej jego wypowiedzi ciężko cokolwiek zrozumieć. Poza tym, że nie chce czegoś ze swoim. A może go zamknęli w swoim? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mamy pojęcia najmniejszego. Nie muszę mieć w sumie. Bo to, co zrobili, dowiemy się kiedy indziej. Prawdopodobnie. I co? Tutaj nic nie ma. Tam po słojach chyba można zejść niżej. Dobrze, że to zauważyłem. Warto będzie pamiętać. Ale zanim to, to tutaj jest jakiś pokój. I mówiłem, że coś tu podejrzanie spokojnie, jak na to, że jest tu jakaś fioletowa rzecz. Bo fioletowe, nie powiem, że zawsze, ale zazwyczaj są czymś cenniejszym. I okej, jest już jakiś wróg, który może stanowić troszeczkę większe wyzwanie. Nie powiem, że duże, ale troszeczkę większe niż to, co do tej portu było i mamy z tego... Nie podoba mi się nazwa. Nie podoba mi się ta nazwa. Mięso smakowe. Czy ja to mam żreć, czy co? Nie, skrawki mięsa do napełnienia wielkich naczyń, niewinne duszy przywierają do drgęcy różowo-czerwonego mięsa, żeby wrogów wydać obrażenia. Po co dzieje się z potępieńcami, którzy są ćwiartowani i wkładani do naczyń, aby stać się świętymi? Uhu, okej. Okay. Dobra. Bolesne, mroczne i nieprzyjemne? Ale... I to ważne właśnie, ale... No mnie się to podoba, jeśli chodzi o lore. Całe szczęście nie będę tego żarł, tylko będę tym ciskał we wrogów. Inaczej mówiąc, gwiazdoklucz approve. I pewnie teraz popełnię samobójstwo? Tak, wiedziałem, że będzie samo zabójstwo. Jak to zobaczymy. Już sposób spadania. Ale dobra, zaraz to szybko wrócę, żeby nie robić zbędnych po prostu kursów. No i spotkamy się dosłownie za chwilę, kiedy tam będę, odzyskam runy, wszystko będzie fajnie i tak dalej. Dobra, jeśli co, już wiem, jak się tam dostać. Widzę miejsce, w którym podejmuję decyzję. A to oznacza mniej więcej tyle, że będę się tutaj wrócić. O, i to nawet czym prędzej, tym lepiej. Ale nie teraz. Teraz spróbujmy trafić spokojnie na słój, na który mamy trafić i zejść tam na dół, żeby zobaczyć, co się kryje poza małymi słojami wojownikami. I dużym słojem wojownikiem. Skoro tutaj są oni, to może to jest dobry pomysł na to, żeby poczęstować ich ogniem. Rocznym, tak. Można naelektryzować swoją idę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Trochę to bije. Ale można było się spodziewać, że trochę będzie bić. W końcu postać, którą gram, ty nie jest najwytrzymalsza. Bo nie ma co się ukrywać, zbroję mam raczej z tej wagi średniej, albo średnio ciężkiej niż z ciężkiej.
Żywotność też inwestuje na maksa, tyle ile się inwestuje w innych sytuacjach. Więc tak, po prostu można powiedzieć, że nie dziwię się, że dużo nawet biją. Nadal uważam, że jest to wyzwanie, ale na sprawiedliwym poziomie. Nawet dla mojej postaci, która jest... No, poziom już ma nawet wysoki. Nie będę tego ukrywał. Ale co z tego, że ma poziom wysoki, skoro... statystyki jakiekolwiek ma, nie najlepsze. Czy też czy wysoki? Słyszałem, że ludzie mówili, że ty się przychodzi na 150. A mi 70. No ale znowu... Nie wiem, czemu tak późno mieliby tu ludzie przychodzić. Skoro to spokojnie widzicie, że sobie radzę. Okej, może będą przeciwnicy, którzy są... sporym wyzwaniem gdzieś, jakoś. Ale wiesz, nikt nie każe tu robić DLC-ka całego od razu. Można dobrze stopniowo tutaj sobie zwiedzać i tak dalej. A robienie tego potem, jak już powiedzmy OPEC postać, która one-shotuje wszystko, to trochę mija się z celem. Oczywiście mogę się mylić. Może jest tu jakiś inny powód, dlaczego przygotowałem tutaj tak późno. Ja tą butelkę wypiłem, brawo ja. Ale no, jeśli ja mam osobiście mówić, to moim zdaniem, jak pokonacie Moga, to możecie tutaj wejść. A raczej nie będzie tu jakiejś tragicznej sytuacji, która wam powie, że postać się do tego nie nadaje, przyjdźcie kiedy indziej. Przynajmniej, no, takie jest moje odczucie. Mówię, wrogowie mogą być dużo. Okej. Okay. Mogą być różne sytuacje, w których... no nie wiem... może się okazać, że wybijecie zdecydowanie za mało. Ale nawet w tym momencie, no, da radę to łatwo nadgonić. Więc tak, jeśli ktoś wam odradzał przyjście do DLC-ka w tym postaci, bo albo za niski poziom, albo coś, nie słuchajcie go, naprawdę. Po prostu, jeśli czujecie, że wasza postać może sobie poradzić, to wejdźcie. Jeśli wy nawet w to nie wierzycie, to ja wierzę w was, że się uda. Skoro ja pokonałem tym badziewiem Moga, to wy też dajecie radę, naprawdę. Wierzę w was, będzie dobrze. Oj! To mnie teraz pożre? Tak. Jeszcze mnie zrzucił nie wiadomo gdzie niżej. Super. Ja się pogubię w tym lochu. I żeby nie było, tu nie jest wcale zła kwestia. Jak mówię, nowe doświadczenia, nowe wrażenia, wszystko inaczej. Jest świetnie jak na razie. Ale gorzej z tym, że mamy już 37 minut, więc... wypadałoby może trochę chociaż szukać wyjścia z tego miejsca. Tymczasem ja idę głębiej i głębiej i głębiej, nie myśląc o tym, jak stąd wyjść. No cóż, w najgorszym wypadku będę zmuszony po prostu przerwać odcinek w trakcie eksploracji tego locha. I nie będzie to może wielka tragedia dla mnie, bo ja mogę w każdej chwili sobie kontynuować. No ale nie wiem, czy nie będzie to tragedią dla was. I... oj. Chciałem powiedzieć, że się chyba trochę tak jakby zgubiłem. I nadal tak uważam. Ale mam przynajmniej sobie przeciwnika, którego mogę pobić. Dla rozrywki. Oczywiście, znowu to są wnętrzności słone. Okej. Okay. Zginąłem. No to skoro zginąłem, to mogę wam powiedzieć, że na tym skończymy epizoda. Ja w międzyczasie jeszcze tylko... pójdę do tej skrzyni, do której wiem, jak coś teraz dostać, pokażę wam jej zawartość i na tym już kończymy całkowicie. Ale no, peplać za dużo już nie będę, więc dzięki wam wszystkim za uwagę, no i trzymajcie się, hej hej! Dobra. Miałem nic nie mówić, ale jednak powiem, bo jesteśmy już tutaj. Więc... o no nie! To było chamskie. Naprawdę, to jest chamskie już trochę. Dobra, może nie skupiłem się na tym, ale tak stracę tamto wszystko, to będzie okej. I duży, pęknięty gar. Nie o takie łupy nic nie robiłem. Ale okej. Skoro to był gar, to mamy gar kolejny. I no, na tym kończymy. Ja tylko pójdę odzyskać runy i no, po prostu więcej już nic nie będzie w tym epizodzie.
Nie, chyba sam też sobie zrobię przerwy, bo emocje są takie duże, że no nie mogę za dużo. Bo nawet gardło mi siada powoli, więc no trzymajcie się i hej, hej ponownie.